Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. No i wykonujemy dalej questy w Benerai. Panie Sancho, czemu mi nie chcesz mi nic powiedzieć? Dlaczego mnie budzisz? Może jednak stąd wyjdę. O, wyjdź tutaj ze mną i chodź tu. Dlaczego mnie budzisz? Pełzacze nie żyją. Zlikwidowałeś całe gniazdo? Skasowałem wszystko, co biegało po okolicy. Dobra, oto twoja zapłata. No. Więc skoro to mamy już załatwione, idziemy do następnej części miasta. Jeszcze by tylko z tym pogadamy, nie wpuść na to, żeby się do środka. Hej ty, gdzie się wybierasz? Pomyślałem, że się tu rozejrzę. Nie oszukasz. Przebywasz, bo masz ochotę na szybką, złotą zdobycz. W Benerai też mają kopalnię. Z pewnością jest tam coś ciekawego. A twoja noga w tunelach nie postanie, rozumiemy się? Przynajmniej dopóki nie dowiedziesz swojej przydatności. Powiem ci coś. Nie lubię cię. Będę cię miał na oku. Idź do Sancha i niech ci lepiej da jakieś zlecenie, bo... Bo co? Bo będę musiał założyć, że jesteś tu tylko po to, aby kraść złoto. Wtedy nie chciałbym być w twojej skórze. Lepiej się pośpiesz. Widzę, że się na coś przydałeś. Kontynuuj. Przyjdź do mnie, jeśli będzie ci potrzeba szkolenia. Pracuj więcej. Nie zapominaj. Mam cię na oku. What the fuck? Szukam artefaktów. Naprawdę? Podobno szukają ich orkowie. Nie wyglądasz mi na orka. Oryle. Ej, no, są tu artefakty czy nie? Nie. Jesteś w złym miejscu. Może idź do Bensali. O, zapomniałem, że tam też już wszystko splądrowali. Wygląda na to, że zostało ci już tylko południe, synu wielu kroków. Ha, 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 widzę, że normalnie zabawny asasyn mi się trafił, normalnie. Tak dobrych żartów dawno nie słyszałem. Asasyn, niewolnik, niewolnik. Co macie w środku? Wow. Przynajmniej jakiś dach nad głową, nie? Dach, Oj tam, oj tam. Dobra, chyba nie zostało już tutaj żadnych questów. Nie zostały żadne questy już. Oprócz tego związanego do wybrania się do Lago. Więc gdzie on jest, ten gościu? Wyglądasz dość... Chuderlawo? No cóż, owszem. Od tygodni pracujemy w tunelach. Jestem u kresu sił, ale tak to już jest. Niektórzy mają miecze, a inni kilofy. A niektórzy mają kostury. Ha. Ale gdzie jest ten asasyn, który... O, ogrzeliść. Który zlecił mi questa, żeby tych niewolników do Lago przenieść. Chyba, że śpi. Co jest dosyć prawdopodobne. A tu nikogo nie ma? Dobra, nie będę ich kradł. Nie mam chyba rozwiniętych umiejętności... jak się nazywało? Wyłgania się z kłopotów? Coś takiego. No nic, myślę, że nie za dużo tutaj zrobię, jeśli jest noc. Bo zostało mi już tylko położenie się spać. Tu łóżko jest zajęte, tam pamiętam, że było wolne. Rusz się. Śpię nocnego poranka. Przez poranek też mogę nosić tą zbroję. Chodzi tylko o to, żeby od południa chyba nie nosić tej zbroi. Co w tym przypadku to w tym przypadku akurat jest dosyć sensowne. Kultury trochę! Cholera, tu gadam. Obym ci zioł jak. Dobra. Czyli tutaj ktoś jest. Absolutnie nikt. Fajnie.
Dobra, może stoi już ten asasyn tam. Przy okazji, po drodze może gdzieś będą kaktusy rosnąć. O, tu już widzę jeden. O, tu widzę nawet dwa. No dobra. Panie asasynie, który ma mi dać niewolników, gdzie jesteś? O, kaktus. Masz tu gdzieś stać. Gdziekolwiek, ale tu masz stać. Czemu nie tu nie stoisz? Chyba, że muszę tego questa wziąć. Czy coś w tym stylu. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Fuck you. Chyba, że to muszę iść najpierw do Lago, a potem z powrotem do Benerai. Ale to by było głupie. Ale chyba nie ma innego wyjścia, tak mi się zdaje. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Nudzi ci się? No trochę. Lepiej iść, albo będziemy mieli kłopoty. Chwilka się zrelaksuje. Ta gra czasami mnie wkurza. No dobra, pójdę najpierw do Lago. Aha, bo mi się ktoś mnie pytał, odpowiedziałem w sumie, ale może niektórzy nie wiedzą. Co się dzieje, jeśli bym się właśnie przegrzał? To po prostu chodzi tylko o to, że wytrzymałość mi się bardzo wolno ładowała, tak jakbym miał chorobę. No i to właściwie tylko tyle, ale w przechodzeniu w... Czemu ja nie umiem się wysłowić teraz? W mordę. A robię tak, że w zwiedzaniu Warantu by to było trochę przeszkadzające. Więcej mięsa! To jest jeden z tych momentów, w którym akurat wolałby być wojownikiem, ale... Dobra! Kurde! Nie przestraszycie mnie swoim marnym damage'em! O nie! No dobra, może jednak. Fuck! Fuuu. No kurde! A tam się jeszcze dalej jeden pali nawet. No. Tak to miało wyglądać od początku. No dobra. O. Oj tam. Fuck. Ha, zdążyłem. No dobra, dojdziemy do Lago. I zobaczymy, co się stanie. Może nawet tam questy już powykonuję. Dobra. Tu już mamy Lago, już jest blisko. No, już jesteśmy blisko, no już jesteśmy praktycznie. Więc zagadamy sobie z pierwszym, lepszym asasynem tutaj. O, muzyczka z Bragi. O. Sibur na rady. Jak leci? Witam cię serdecznie, przyjaciele. Czym może ci służyć Sibur na rady? Wiedzący, znajdujący się postępujący. Wszystko w porządku? Jak najlepszy. Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. Życie nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Stary, dobry Sibur oferuje przeróżne towary. Paliłeś coś? Nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. Nie uwierzyłbyś.
jak nagle wszystko staje się takie proste. Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę dobry towar, mój przekręcający słowa przyjacielu. Widziałem przy twoim domu, Dok. Budujesz też łodzie? Nie. Stało się to dla mnie zbyt męczące. Wolę wypalić trochę ziela i budować w myślach. Niedawno tak się upaliłem, wymyśliłem niezwykle zmyślną łódź. Musiałem ją natychmiast narysować. Mógłbym dostać ten rysunek? Hej, to mój wynalazek. Przecież go tak po prostu nie oddam. Może jednak zdołam cię jakoś przekonać. Mam chyba pewien pomysł. Przynieś mi 5 futer białych wilków. Są chyba takie w Nordmarze. Żartujesz, prawda? Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? Pewnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś nago na futrze i pociągnąłeś dymka? Musisz tego spróbować. To jak latanie. Próbowałem tego na różnych futrach, poza futrem białego wilka. Umowa stoi? Ja się go boję. Przyniosłem ci futra. Lepiej daj mi teraz ten rysunek. Wyluzuj. Najpierw sobie zapal. Stary Sibur dotrzymuje obietnic. Wierz mi, synu nieufności. Mam twoje futra. Dziękuję, o wielki bohaterze długiej drogi. Zdobywco zimnej północy. Rysunek, nie próbuj mi się podlizywać. A to działa? Nie. No cóż, warto było spróbować. Oto rysunek. Nie mam pojęcia, co przedstawia. Mówiłem przecież, że byłem straszliwie upalony. No, ten rysunek nam się przyda do questu z Myrtany, a dokładniej... jeśli pamiętacie, w Stilden był taki rybak, który budował łodzie i zlecił nam questa, że... jeżeli damy mu jakiś projekt nowej łodzi, to... no to da nam jakąś kasę. No i właśnie to jest ten projekt. To my więźnia. Czego tu pilnujesz? Nie twój interes. Ja... nie. Ale... nic z tego. O, tak dojrzycie. To jest? Jest to mag wody. Mag wody, którego powinniście znać. Ale nie powiem wam, kto to jest. Jeżeli nie graliście w Gothica 3, to mógłbym wam po prostu zaspoilerować. Czemu mi tak laguje? No. Rasulu. Co on tu może uprawiać bezimienny? No naprawdę. Co tu uprawiasz? Bagienne ziele, przybyszu. Czyste, wspaniałe bagienne ziele. Proszę, spróbuj. Sprzedaję je też w paczkach. Jest wysoki popyt na ten towar. Nie strać szansy, by zabrać go ze sobą. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnach. Wszyscy tak myślą, ale rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej, niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne. Mnóstwo słońca, świeże wiatry. Pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach doskonale. Co kilka tygodni mogę przeprowadzać kolejne żniwa. O ile rzecz jasna, do towaru nie dobiorą mi się krwiopijcy lub koczownicy. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą, co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory.
Może powinienem się zająć dla ciebie krwiopijcami. Stary, aż się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z lagu. Ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. No myślę się, ale czas nam się skończył. Także tymi krwiopijcami zajmiemy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.